Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać mój kolejny album komunijny. Jest on wykonany dla dziewczynki o imieniu Marysia. Standardowo moje albumy prezentują się w takim oto pudełku. Wiele osób pytało mnie, skąd biorę skąd biorę pudełka, czy kupuję, czy robię sam. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli mam do wykonania jakiś projekt na szybko, to korzystam z pudełek gotowych ze sklepu internetowego Eco Scrapbooking. Pudełka są bardzo dobrej jakości. One są dedykowane do różnej wielkości baz albumowych. A jeżeli mam jakiś projekt, na który mogę poświęcić więcej czasu, nie mam jakichś takich pilnych rzeczy do wykonania, projektów, no to wtedy staram się sam wykonywać pudełka. To samo tyczy się baz albumowych. No ja niestety mam takie szczęście do właśnie do tych moich projektów, że jeżeli ktoś chciałby, żebym coś dla kogoś zrobił, no to niestety, że tak powiem, troszkę późno się zgłasza i pyta o możliwość wykonania danej rzeczy. Bo przeważnie to jest, jeżeli pytam, na kiedy potrzebuję, no to najlepiej na wczoraj. Więc no, ja posiłkuję się tymi właśnie bazami ze sklepu Eco Scrapbooking i tymi również pudełkami. Tak było i w tym przypadku, ponieważ właśnie mam dość dużo prac komunijnych do wykonania. Więc jeżeli musiałbym poświęcić czas na wykonanie bazy i do tego pudełka jeszcze, no to same osoby wiedzą, które robią albumy, że to dość długo schodzi, więc ja w tegorocznych projektach komunijnych posiłkuję się właśnie tymi bazami, które poleca. Ja również polecam sklep Eco Scrapbooking. Przejdźmy teraz do samego albumu. Jest on właśnie w takim pudełeczku. Tutaj jest tasiemka taka zielona dookoła tego właśnie pudełka, tego wieczka. Tutaj jest tylko tekturka. To jest chyba z Craft Moly. Tutaj jest taka chostyjka. I tu jest tylko taki papierek. Więc teraz przejdźmy do sedna albumu. Album prezentuje się w ten sposób. Troszkę może kolory nie są, bo może troszkę światło, które mam w pracowni, troszkę przekłamuje kolory, które są na... Ja Was przeproszę na momencik, ale... Musiałem się posiłkować jedną rzeczą. Album wykonany jest właśnie na bazie z Eco Scrapbooking o wymiarach około 16x16. To jest album składający się z sześciu kart. W każdej karcie jest mata na zdjęcia przywiązana taką właśnie wstążeczką, żeby było możliwość łatwiejszego wyciągnięcia jej właśnie z tej kieszeni. Kolekcji, jakiej użyłem do wykonania tego albumu, to jest kolekcja Craft O'Clock Celebrate Today. Jest to kolekcja bardzo wdzięczna do pracy, moim zdaniem idealnie nadająca się do właśnie prac komunijnych.
jest bardzo delikatna, utrzymana w kolorystyce biało-zielono-szarej. No, mi się bardzo dobrze pracowało na tej kolekcji. Kolekcja jest tak dopracowana, te wszystkie kwiaty, te wszystkie szczegóły są tak fajnie dobrane, połączone, że no nic, wiele nie trzeba ozdabiać tego albumu, bo te motywy, te kwiaty, to wszystko jest tak zdobne, że ja właśnie bardzo się zastanawiałem, co by tutaj dodać do tego albumu, żeby go po prostu, no, tej kolekcji nie przykryć, nie zasłonić, nie zepsuć, bo naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Zresztą Craft O'Clock ma bardzo piękne kolekcje swoje, więc dlatego mówię, że polecam. Tutaj na okładce pokażę z bliska. Jest właśnie taki element wycięty z wykrojnika. Na tym jest tekturkowy kielich z taką hostią. Tutaj jest perełka, tutaj jest taki, ponieważ tutaj są kwiaty z boku. Nie chciałem znowu tutaj jakiejś kompozycji znowu kwiatowej, żeby to nie wyszedł taki miszmasz i takie ten. Więc nawiązaniu do właśnie do tych kwiatów, to jest jeden kwiat z takimi gałązkami. Tutaj środek jest też zrobiony z perełki, i tutaj też porobione gdzieniegdzie kropeczki z pół perełek. Przepraszam, nie z pół perełek, tylko z perełek w płynie. I tu jest tylko taki napis, pamiątka. Coś mi właśnie ostrości nie łapie. Pamiątka pierwszej komunii świętej Marysi. Na grzbiecie jest tylko taki element wycięty z wykrojnika. Tutaj, no tutaj, czy już właściciel będzie chciał zapisać datę, czy imię dziewczynki, to już pozostawiam ten. I tu właśnie jest tył albumu. Tu tylko moja naklejka. Przepiękne kompozycje kwiatowe. To tak jak już mówiłem, jest tak pięknie wykonana ta kolekcja, kolorystycznie dopasowane wszystko, że ja mówię, że no ciężko było, bo już może troszkę robię miszmasz, mówię, że nie ciężko, ale ciężko było pod tym względem, żeby nie zepsuć tej kolekcji, bo naprawdę szkoda by było pozasłaniać różne motywy. Do ozdoby wykorzystałem tylko, właśnie żeby nie zepsuć tej całej kolekcji, tylko gdzieniegdzie ozdoby komunijny motyw tekturkowy. Przeważnie tekturki z Craft Moli, bo tam chyba ostatnio robiłem zamówienie i właśnie pod względem komunijnym, więc są naprawdę bardzo fajne. Tutaj na pierwszej stronie jest zrobione takie klapeczki na zawiązywanie. O, tu jest wstążeczka. Właśnie się zastanawiam, czy to jakoś nie przymocę, żeby ona nie wypadała, ale to jeszcze pomyślę. I tu pod klapeczką znajduje się kieszonka. Tu właśnie jest taki motyw kwiatowy. Tutaj jest tekturka. W kieszeni znajdują się dwie maty na zdjęcia. I tutaj są właśnie też takie karty, czy trochę większe takie tagi, też właśnie z tej kolekcji powycinane. Można różne rzeczy, dość jasne tło, więc spokojnie można coś zapisać. A tutaj kieszeń jest wykończona właśnie tym dziurkaczem borderowym. Border właśnie takim, właśnie bardzo mi jakoś tak do tej kolekcji spasowało. I właśnie każda kieszeń jest wykonana takim dziurkaczem, przepraszam, wykrojnikiem, ale mi się dzisiaj wszystko. Tutaj są nity czy ćwieki, żeby się nie poprzerywało. Tu jest zrobione takie zakładeczki. Kolejna strona jest to strona poświęcona na jedno zdjęcie. Album mieści zdjęcia o wymiarze 9 na 13. Tutaj pod zdjęciem jest taki mały tak wycięty dziurkaczem tagowym, przewiązany jest białą wstążeczką. I tutaj jest taki kielich, też tutaj z perełką, kielich tekturkowy. Następna strona to jest z taką klapeczką, tutaj jest właśnie perełka i napis tekturkowy: Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony. I tutaj też taka kompozycja kwiatowa, otwieramy klapkę.
Tutaj na klapce jest miejsce dodatkowe na zdjęcie. I tutaj jest z boku taka kieszeń boczna. W kieszeni standardowo są dwie maty na zdjęcia i jest właśnie te tagi. I oczywiście standardowo jest wykończony właśnie tym wykrojnikiem borderowym. Następna strona to jest również kieszeń. W kieszeni tu jest chostyjka. Tutaj już chostyjki nie za ten, żeby album się dobrze, żeby się to nie niszczyło, żeby się to dobrze zamykało. Tutaj w tej kieszeni standardowo dwie karty, dwie maty. I to prezentuje się w ten sposób. I tu podejrzewam, i tu jeszcze jest zrobione. Nie, to nie w tej, bo będzie w następnej. Taka mała kieszoneczka też. Ale to chyba troszkę dalej. Tutaj jest. Na tej stronie jest taka książeczka. Tu jest taka zamykanie na magnes. I jest książeczka, taka harmonika, która otwiera się w ten sposób. Tu jest kilka miejsc na zdjęcia. To wszystko się zamyka w ten sposób. Piękne motywy kwiatowe. Tak jak już wspominałem, obok jest rów, dalej jest kieszonka. Kieszonka taka dolna z chostyjką i tu tym wykończeniem borderowym. W kieszeni znajduje się ta metryczka, którą zamieszczam w albumach komunijnych, czyli na pamiątkę. Podklejone też kolekcją. To wkładamy tu. Standardowo dwie maty na zdjęcia. I dwie karty. I tu podejrzewam, że w tej jest jeszcze zrobiona taka kieszonka, w razie aby ktoś chciał jeszcze coś włożyć, można coś dodać. Przepraszam, że potrąciłem kamerę. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Pod zdjęciem jest tak wycięty dziurkaczem tagowym. I tutaj jest właśnie taka delikatna tekturka winogrono. Tutaj jest z tej strony, na tej stronie jest zrobiona klapka. Na klapce jest półperełka taka większa. Tutaj są takie kłosa zbóż z winogronem. To jest klapeczka. Klapeczka się otwiera. Tutaj jest, pokażę, tutaj jest ramka na zdjęcie, gdzie można wsunąć zdjęcie z boku. I tutaj jest właśnie miejsce na zdjęcie. I pod zdjęciem jest właśnie miejsce, żeby włożyć taką kartę do zapisania. Tutaj na tej stronie jest klapeczka, która się otwiera w ten sposób. Tutaj na klapeczce jest krzyżyk z taką perełką. Tutaj też jest perełka. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Tutaj jest pod klapką jest kieszeń. O, kieszeń, o. Widzicie, dopiero teraz zauważyłem, że włożyłem tylko jedną matę na zdjęcie. Muszę właśnie dołożyć. Pewnie się dziś zawieruszyła. Dwie karty. Tu oczywiście tym wykrojnikiem borderowym zakończone wszystko. Na tej stronie znajduje się wodospad. Tutaj jest tylko taka chostyjka, żeby nadać charakteru albumowi charakteru komunijności. I tutaj jest właśnie ukryty wodospad. Zamykane jest też na magnesik. Magnesy są bardzo dobre. A propos tych właśnie magnesów, bo ja kiedyś zamawiałem tam jakiś sklep internetowy, nie pamiętam już jakim, ale one były dość słabe. Znaczy w sensie, jeżeli przyłożyć magnes do magnesu, to trzymał dobrze, ale jeżeli już mam podkleić, wkleić, schować właśnie ten magnes pod papier i tutaj z drugiej strony, żeby to ładnie wyglądało, żeby zakryć ten magnes, żeby też pod papier, no to już nie miał takiej przyczepności.
A magnesy są ze sklepu internetowego Retrocraft. Coś takiego bardzo dobre mają tam magnesy. Muszę sobie właśnie kiedyś jeszcze dokupić, bo mi się już właśnie kończą. Są różnej wielkości, są mniejsze, są większe, są jeszcze takie większe. Mi już zostały te właśnie te same, te największe. Więc muszę sobie dokupić. Następna strona to jest też miejsce na zdjęcie. Tutaj z taką chostyjką. Tutaj jest tak wycięty z biurkaczem tagowym. Obok na stronie jest koperta. Tutaj jest motyw winogrona. Tutaj jest nasz sznureczek. Koperta zamykana jest na rzepkę. I tu można włożyć jakieś różne jakieś pamiątki, czy nawet jakby osoba, która wręcza, żeby można włożyć tam pieniążki, czy coś takiego. To jest wszystko zamykane. Tu jeszcze jest perełka. Tutaj na dwóch ostatnich stronach. Tutaj jest taki kielich z perełką. Tutaj jest miejsce na zdjęcia raz, dwa. To jest taka mini książeczka otwierana w ten sposób. I tutaj za książeczką są dwa tagi też wycięte dziurkaczem tagowym. I tutaj na ostatniej stronie jest też krzyżyk. Jest z perełką. I to jest właśnie tak jak w moich pracach albumowych. To jest miejsce, taka koperta, miejsce na płytę CD. Tak by wyglądał ten album komunijny. Kolorystyka wydaje mi się bardzo nadająca się na uroczystość komunii. To by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to też komentujcie. Jeżeli Wam się nie podobało, również komentujcie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do moich poprzednich filmików, jak i do nowych, które zapewne pojawią się na moim kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Pa!